Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj w programie wykonanie przełomowego narzędzia do Twojej firmy. Musisz je mieć. Będziemy je wykonywać z dwóch wiader plastikowych. Zapraszam. Oprócz wiadra, które możecie kupić w jakimś składzie budowlanym albo w jakimś markecie budowlanym, myślę, że gdzieś na pewno tego typu wiadra znajdziecie, potrzebujecie podkład pod panele, żeby wyciąć kilka okręgów wielkości dna wiaderka. Teraz wycięte okręgi z pianki XPS kładziemy na dno wiaderka. Ja akurat wyciąłem 3 sztuki, Wy możecie wyciąć mniej lub więcej. Mniejsze wiaderko napełniamy po brzegi wodą i obcinamy z niego rączkę. Mniejsze wiadro ustawiamy tak, żeby było na samym środku większego wiaderka. Następnie bierzemy pianę montażową i pianujemy przestrzeń pomiędzy wiaderkami. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby piana dostała się w całym przekroju wiaderek, czyli można powiedzieć, zaczynamy sobie od samego dołu i pianujemy ku górze, aż tej pianki będzie aż nad to. Teraz czekamy. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z pianką. Następnie obcinamy nadmiar pianki. Przykrycie od wiadra docinamy w ten sposób, żeby weszło tutaj do środka i przykryło nam to wewnętrzne wiaderko. Kolejnym krokiem jest dorobienie zaprawy cementowej, oczywiście zgodnie z kartą techniczną producenta. W następnym kroku musimy sobie natłuścić troszeczkę tutaj brzegi tego wiaderka i no, można użyć do tego jakiegoś smaru, oleju, tawotu. Ja użyję po prostu starego, dobrego WD-40. Nie będę psikał bezpośrednio, żeby tutaj tego WD-40 nie było za dużo. Wezmę sobie kawałeczek ręcznika papierowego, natłuszczę najpierw ręcznik, a później obsmaruję wiadereczko. Teraz moi drodzy uważajcie, bo nie będę się dwa razy powtarzał, a kolejność czynności jest bardzo ważna. Najpierw smarujecie sobie brzegi wiaderka tak, żeby je natłuścić. Następnie wkładacie sobie docięte wcześniej i przygotowane wieczko, pasuje idealnie, a następnie nakładacie na to wieczko zaprawę cementową. Tak nałożoną zaprawę pozostawiamy do wyschnięcia, oczywiście z kielnią w środku. Po związaniu zaprawy, moi drodzy, łapiemy sobie za rączkę od kielni, delikatnie ruszamy na boki i wychodzi to bez najmniejszego problemu. Wyjmujemy sobie wieczko razem z zaprawą i z tą kielnią. No trochę ciężkawe, ale przyznacie, że fajnie to wygląda. I teraz, moi drodzy, do środka, do tego mniejszego wiaderka wsypujemy lód.
i możemy w upalne dni przechowywać no, to, co na budowie wymaga schłodzenia, na przykład woda mineralna, na przykład wędlina, albo to, co ewidentnie wymaga spożywać chłodne, czyli piwerko. Mam nadzieję, że patent Wam się podobał i że film oglądało Wam się przyjemnie. Jeżeli chcielibyście więcej takich dziwnych tipów i trików od pana Krzysztofa, no to piszcie pod spodem, pod filmem, w sekcji komentarzy. Mi pozostaje tylko z Wami się pożegnać i życzyć wszystkiego dobrego na długi weekend. I pamiętajcie, nie przesadzajcie z alkoholem, bo w poniedziałek do pracy. Na razicho i Wasze zdrówko.